Podałem pani jeszcze raz moje dokumenty, bo spedycja powiedziała, że mam iść, bo podobno klient gdzieś tam zadzwonił, coś powiedział, że mamy iść na bramę, może nas wcześniej, że nas wcześniej przyjmą. Wstępnie była 15:20, teraz jest 13:00, więc powiedzmy jest lepiej, ale to i tak nie zmienia faktu, że to od godziny 8:00 stoję. Masakra, spedycja się nie wypłaci. Szkoda, że nie ma korka. I szkoda, że się nie spieszymy na załadunek. I cały misterny plan też w pizdu. Brak mi słów. Wiecie, co sobie zrobiłem? Kanapeczki. 2 pomidorki, 2 kanapeczki, jogurcik. No, u Niemca przypuszczalnie byśmy dostali, nie? I tamta strona by stała, i ta by stała. Bo ci by patrzyli, że ci stoją, a ci stoją, bo tam jest wypadek. A tutaj jako tako idzie. Będziemy się podstawiać pod rampę, ale na prawo lusterko. Ja tego osobiście nie lubię, wręcz nienawidzę. Nie ma tak źle. Lubisz to! Po prostu ten wyjazd to jest wyjazd pasowy, jakbym to powiedział. Pan mi właśnie uświadomił, że mam 27 palet do załadowania i 13 pasów. Powiem wam tak, mówię, że zdziwiony jestem, że mam wyjazd pasowy, że mam same pasy i full, bo mój spedytor, Kamil, pozdrawiam cię w tym miejscu, przyzwyczaił mnie i nie chcę, żebyś mnie odzwyczajał od tego, że ja wożę tak zwane pierze i pszczoły luzem. Pasy to ja mam tak rzadko rozwijane, że jak je rozwijam, to są takie pozwijane, takie kręciołki się robią aż. Więc sierpień naprawdę nie jest naszym miesiącem, naprawdę. Awaria jedna samochodu, później druga awaria na granicy, za granicą, z tym siłownikiem. Dobrze im idzie, tani są. Więc mam nadzieję, że w końcu będą jakieś dobre nowiny, dobre wieści. Mam nadzieję też, że jak Kamil wróci z Andrzejem, to z nową energią i z super pomysłami, ze super frachtami, w ogóle będą super stawki i tak samo Kuba ze spedycji, ciebie też pozdrawiam, ty nasz serdeczny opiekunie, że w końcu dojdzie do tego, że ty wiesz, o co chodzi, nie? Ja pamiętam i mam nadzieję, że ty też pamiętasz. A tymczasem czekamy, aż pan nas załaduje. O, jeden plus dzisiejszego dnia jest taki i w sierpniu podjechaliśmy, aż do mi się gęba cieszy. Podjechaliśmy, pan mówi tutaj rampa, charge, elegancko tutaj po francusku, bly bly, bly bly. Panie, mam tu podjechać, ja podjechałem, pan już czekał z wózkiem, z towarem. Więc naprawdę dzisiejszego dnia taki akcent jest bardzo miły. Siemano. Zaczynamy nocne manewry, jest 4:09, za 3 minuty ruszamy. No bo oczywiście przez ten zakaz letni, który jest na Niemczech od godziny 7 do 20. Dzisiaj mi się spać chce. Od 7 do 20 na niektórych odcinkach drogi są zakazy letnie. I z tego tytułu po pierwsze musimy podjechać maksymalnie ile się da. Mamy do zrobienia jeszcze 592 km aż pod samą firmę. Teraz sobie pociśniemy 3 godziny, niecałe 3 godziny do 7. Chyba, że nam się uda jakimś cudem wyjechać z zakazu, ale wątpię. A, film dla was zmontujemy. A następnie o 20 ruszamy. Jedziemy do 22, do 24. No powiedzmy, że prawie pod samą firmę podjedziemy. Taki jest plan, tutaj już Red Bull jest przygotowany, żeby nam dodał skrzydeł, bo nie ukrywam, że jestem lekko zmęczony.
Ocinnie, że zmęczony, tylko lekko zaspany jestem. Tam wam nagram z tamtego miejsca night lapsa, jak to się ładnie w kamerze nazywa. Zobaczymy, jak on wyjdzie. A tymczasem w drogę. I wylądował. Mamy poniedziałek, tydzień mój zjazdowy. 22 sierpnia, za dwa dni zjeżdżamy, bo to będzie środa. Dzień zjazdu. Oczywiście lecimy na ESE, bo wyskoczył błąd. Byliśmy wcześniej już umówieni na sprawdzenie wtrysków, więc lecimy na ESE. Następna kwestia taka. W weekend znowu wam nic ciekawego nie ponagrywałem, przepraszam was bardzo serdecznie, ale było co? Byłem na parkingu, tak jak w weekendzie poprzednim, lasy, pola, chaszczek nie je. Tak samo teraz byłem na takim parkingu, że do najbliższej miejscowości miałem 20 km do jakiejkolwiek, a nie będę jeździł po jakichś wsiach i wam pokazywał, jak sobie po niemiecku krowy muczą, bo nie lubię jakoś. Teraz będę starał się w tych filmach pokazywać nie tylko załadunek, rozładunek, tylko ogólne życie, może nie ogólne, ale jak wszystko robię, typu idę na stację, po wodę, po jakieś bilety na parking i tym podobne sprawy, może do biura. Idziemy do toalety, skorzystać z usług sanitarnych. One hour later. My na firmie idziemy zobaczyć, co tu się dzieje ciekawego. Dostaliśmy jakiś coś, pan mi zakomunikował, że będziemy to sami ściągać. No i się ściągamy sami. Dobrze, bo przynajmniej to będzie zrobione pach, 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 a nie jakieś amatorka. A tak sobie właśnie zabezpieczyliśmy palety, które nam kazał Francuz zabezpieczyć. Zatrzymaliśmy się, żeby sobie ugotować obiadek. Dobra, bierzemy garnek do ryżu, oliwa do gotowania, sól oczywiście i zaraz wam pokażę, po co mi drugi garnek. Nie wierzę w to, nie miałem to nagrać i nie nagrałem. Ten garnek drugi po to brałem, żeby sobie opłukać ten ryż, bo ja nie lubię, jak jest taki lepiący się. Jest pełno białej wody. Fajnie, że nagrałem, nie? To co miałem wam wcześniej nagrać. Jaki Andrzej ze mnie. A patent na cycka mam taki. Wyciągam moją magiczną lodóweczkę. Sięgam. A tam co? Co takie zrobione? No, taka maszynka do cycków. I drugi to zrobiony. Pięknie, widzieliście to? Tutaj mamy nawet ogórki. Odpalamy naszą małą fabrykę prądu. Bierzemy zszywacz. To jest też patent naszego kolegi Marcina Trybasa. Więc
Kolejny raz go muszę pozdrowić, chcąc nie chcąc, muszę go pozdrowić za sprzedany patent. A mianowicie, to jest już cycek zrobiony przez teściówkę. Nie powiem, które cycki są lepsze, czy teściowej, czy mojej kobiety. Zostawmy to może dla siebie, ale są bardzo dobre, tylko tak powiem. Zawijamy, zszywamy. I teraz z tym sprzętem idziemy do naszej małej kuchni. Do mikrofalówki. Na 5 minut ustawione i wyjebą go. O, nasza umywalka. Tak sobie stwierdziłem, że jak ja bym miał teraz tutaj na patelni te surowe piersi, przykładowo bym miał zamrażarkę, robić to wszystko, klepać je, przyprawiać, masakra. A tak to w domu zrobione, próżniowo pozamykane do lodóweczki na sam koniec i czas, przede wszystkim zaoszczędzony czas, tutaj mycie garków wszystkich, patelni, włożenie przypraw. Nie, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Cycki wyjęte, teraz tak. Jest pyszny. Kukurydza na to, ogórasy. Teraz będziemy myć naczynka. Jak ja to mówię, trzeba sobie jakoś radzić. Ja sobie kiedyś stwierdziłem, że praca na międzynarodówce to jest wieczny biwak. Tam spedytor mówi, że na nas czekają. Mamy już jechać, bo oni na nas czekają. Oryginalny Tom Ford. Testówki za 20 zł. Pan mówi, że oryginalne. To oryginalne. W naszym DAF-ie odnośnie błędów, bo są takie teorie, że ogólnie DAF to jest jeden wielki błąd. I że on tam lubi sobie robić tididit, tididit, tididit. To u nas w DAF-ie jest tak. Czekajcie, zdejmę moje przysłonki, że tutaj błąd się pokazał wczoraj, a ludzie się znikną. Jak mi to wytłumaczycie? Widzicie? W naszym DAF-ie zamiast błędy być przez cały czas, tylko się pojawiają na chwilę i jest spokój. Klimatyzacjon, ogień, jedziemy z tym koksem. Tylko to tutaj pokażę. Mamy tyle na tacho. Co kurwa? 50 km. Drukarka dzisiaj będzie uruchomiona. No niestety. Były korki. Nie taka sytuacja. Nie ma nigdzie parkingów, więc będziemy musieli zrobić wydruk. Ty, Marcin Trybas, coś wiesz na temat wydruków. Mam dla was newsa, dla mnie złego, dla was neutralnego. Ogólnie kierowca nam się dzwonił, Kuba. Nie chce pracować, mówi, że chce być codziennie w domu. Jego wybór oczywiście, rozstajemy się w normalnych warunkach, na ziomeczku, jak to się mówi. Aktualnie szukamy kierowcy. System 2x2. Te informacje, które teraz podaję, są bardzo sztywne. Więc tak, system 2x2. Zmieniamy się co środę, chyba że będzie jakaś dziwna sytuacja i nas gdzieś tam na jakimś punkcie nie zdejmą. Może być w czwartek, ale 99% to jest środa. Zmieniamy się na 99% na granicy na Świecku. My z naszej strony dajemy samochód osobowy na dojazd kierowcy do domu i z powrotem. Plus paliwo z naszej strony, a szukamy kierowcy z rejonu Poznań, Zielona Góra, Sulechów, Szczecin, Gorzów, ogólnie zachodnia część Polski. Szczegóły finansowe w prywatnych, może nie w prywatnych, ale zgłosić się w komentarzach. Taki
jakiś kontakt podać, ja podam też swojego maila. Nie chcę tu podawać kwot z jednej prostej przyczyny. Bo ja już wiem z doświadczenia i sobie przeglądam wszystkie inne oferty, inne filmy. Jak tylko ktoś poda kwotę, że na przykład ktoś zarabia za taki system 8 tysięcy, to zaraz się znajdzie grono wielbicieli oraz wszystkich znających się najlepiej, że oni za tak, w takim systemie to pracują na kraju, są codziennie w domu, nic nie robią i mają 15 tysięcy. A jak już wcześniej mówiłem, jeden z drugim przyjdzie po papierosa, bo nie ma za co kupić sobie fajek. Dlatego nie podaję tylko i wyłącznie z tego powodu kwoty, bo nie chcę, żeby pod komentarzami zrobiło się, tak brzydko mówiąc, gówno burza. Kto jest zainteresowany, zapraszam, w opisie wstawię maila, na którego można zgłaszać swoje kandydatury. Nie muszą być to CV, krótka informacja, co robił, gdzie pracował. Zostawię też swój numer telefonu, zadzwonić, nie ma problemu, odbiorę, pogadam. Bo szukamy kierowcę od końca września. No chyba, że nasz kierowca Kubuś stwierdzi, że on jednak chce zostać, ale to na pewno będziecie o tym poinformowani. Na ten moment szukamy kierowcy, więc zapraszam. My już na Esie Świecko. Generalnie już sobie podnieśliśmy troszkę, znaczy konia do góry i będziemy się rozpinać. Tu was postawię. Giry już są położone. No, siodło rozpięte. Idziemy odjeżdżać. Ja ogólnie robię tak, że delikatnie odjeżdżamy. Odjeżdżamy i go poziomujemy. Po to, żeby ten smar, który jest na siodle, został na nim, a nie był nie wiadomo gdzie. No i oczywiście nie byłby sobą, gdybym nie zamontował turka. Wszystkie spinki są porobione, trójniki, nie trójniki, pierdoły. Teraz tylko podłączy to wszystko do prądu i jedziemy z gwizdkiem. Zaraz będziemy tutaj z kablami rzeźbić. No i sobie będzie gwizdał. Oryginalny, nie byle co. Gwizdek zamontowany, wytestowany, robi robotę. I powiem wam tak, prezent, który dostałem, bo wam o tym mówiłem nawet, za 100 parę złotych. Niedrogi prezent, a daje taką frajdę, że naprawdę jest takie powiedzenie, że się cieszysz jak głupi z bateryjki. Ja się właśnie z tego cieszę, nie? Taki fajny gadżet, kompletnie niepotrzebny w transporcie, kompletnie. On nie ma żadnego zastosowania normalnego, ale jest naprawdę, daje takie, jakby to wam powiedzieć, taka przydaśka, po prostu ma być i tyle. Aktualnie kable kładziemy, będziemy teraz je przeciągać i będziemy montować chyba ten przycisk albo tutaj. Zamontowaliśmy już przełącznik, wszystkie kable poprowadziliśmy i teraz jest najgorszy etap, którego ja nigdy nienawidzę. Schowanie tego wszystkiego. Wszystkich tych takich niedoróbek, może niedoróbek, ale tych wszystkich części, które trzeba połamać. Jakieś robaki tu mi się pokazały. O, a włącznik jest tu zamontowany. Działa. Więc generalnie będziemy teraz robić na autostradach lekkie zamieszanie. Dziękuję wam bardzo, że byliście w tym tygodniu ze mną. Kończymy w tym tygodniu nagrywki. Nagrywki, przegrywki. We'll be right back.